no, jakby zapowiada perturbacje, no nie bójmy się tego słowa, erotyczne czy dojrzewania 16-letniego chłopaka. I jaki tu jest cytat? Proszę pamiętać ten czarny kocie Swedenborga. Jest bardzo ładny. W podarty, mokry od skóry płaszcz tuliłem twoje drobne, ziemniętne ciało. Gałązkę trzęsących się na wiotrze snu. O, jak ciężko spałaś potem wśród ogni tętniących wód. Od śliw nawracał czarny kot i długo patrzył na ciebie, szorstkie łapy opierając o drżące jak kończą. Pierwsze cztery wersy są na wskroś realistyczne. Zawierają ponadto wyrazistą definicję współczesnego człowieka, który według poety jest gałązką trzęsącej się na wietrze snu. Świadome lub nieświadome nawiązanie do paskalowskich rozważań o naturze człowieka. Jednak strofa kończy się nagłym przybyciem domnującej się pary czarnego kota, który w kilka wersów dalej okazuje się być samym poetą. Cytuję. A rano, gdy kot przemienił się w kształt, jak smutno. Ten kot nie znika z wiersza. Czy to kot zastępi poety pieścił kochankę, czy odwrotnie, to poeta zmienia się w kota, by doznać zabronione, użyjmy ulubionego słowa XXI wieku, rozkoszy. Kot, czarny kot, jest duchem poety, jego zwierzęcym, sobowtórem, nieodłącznym towarzyszem. Pod koniec wiersza Piętach stwierdza, dlaczego wracasz, bledziutka w snu ze żalu, dlaczego potem godzinami zwisa nade mną czarny niebojętyk. No i tutaj przestałem wierzyć lekturę, oczywiście nie twoją łyżku, ale niektórych recenzentów przedwojennych. Bo jeżeli by to był nie ten czarny kot, jeżeli ten czarny kot by się nie zmieniał końca, to wszystko w porządku. Ale to naprawdę jest liczba psychoanalitycznej analizy. I posługując się psychoanalizą, Miciński mówi, no spal Stasiu, tam jest kilka dobrych metafor i będziesz świetnym poetą. W mojej ocenie jako syna mówię otwarcie, podziwiane do dzisiaj, wiersze z obłoków wiosennych, w porównaniu z alfabetem oczu, to jest zero, to jest cepelia. To jest cepelia. Wiersze, które powinniśmy uratować, dlatego zdecydowałem się zrobić z synem, któremu za to dziękuję, portal poświęcony jakby poetom zapomnianym, ale także tym poetom, którzy się dzięki potężnemu wysiłkowi, bo tu jestem absolutnie radykalnym zwolennikiem tezy, że bez Pipera i bez awangardy krakowskiej nigdy w życiu tacy poeci jak Piętach czy Krakowski by się nie narodzili. Mówię tu już ojcu, nie będę mówił o przepięknym tomiku Czuchnowskiego Kobiety i konie, bo on na szczęście kilka lat temu chyba wyszedł z Polski. Prawda? Się, o ile mnie pamięć nie mówi. Ale też jest to poeta zupełnie w gruncie rzeczy nieistniejącym w obiegu literackim, współczesnym. Otóż to dlatego też ta analiza socjologiczna, którą opierałem, doprowadziła mnie do takich oto wniosków, że bardzo prosty w gruncie rzeczy, że alfabet oczu był pamiętnikiem, w którym czytelnik bierze udział w procesie dojrzewania młodego chłopca ze wsi i który się kończy radykalnym zerwaniem, bo ostatni wiersz, Ziemia odpływa na zachód, jest czymś zupełnie innym niż inny. To pisze już dojrzały człowiek i to pisze taki człowiek, który wie, co to jest rytm kroków żołnierskich, który umiał pisać to w sposób obiektywny. Wszystkie inne wiersze, które bardzo drażniły, bo nie mogły nie drażnić, proszę Państwa, wizję opisu wsi czteroletniego, chorego, głodnego i majaczonego, są właśnie tym procesem dojrzewania. I dlatego mój ojciec wziął jakby do ręki narzędzia awangardy krakowskiej, ponieważ stwierdził, że to narzędzie pozwoli mu ten świat rozbity na kawałki, tą osobowość rozbitą na kawałki, najlepiej przedstawić. Otóż to jest jeden aspekt alfabetu. Drugi bardzo prosty. Ja nie wiem, czy ktoś, czy tutaj jest dużo Państwa, prawda, świeci. Znaczy, to, co mnie uderzyło właśnie w tych recenzjach, to już ostatnie słowo w tych recenzjach w moim ojcu, to jest brak konkretów. Znaczy, zupełnie nie ma. Napiecki mówi, to jest niezrozumiałe.
Kciński pisze, nic nie rozumiem, co to znaczy z muzyczna muzyka z szyb. Ja po prostu byłem w Wielowsi w roku 60. I w roku 60, jeszcze w latach 70, już w tej chwili ten obyczaj zanika, to był piękny obyczaj, wiejskie dzieci zawsze przed przyjazdem wieczornego pociągu wybiegały na pola i machały do pasażerów, którzy wstali w otwartych oknach. Ale przed machaniem te dzieciaki, jak też w 60 roku, przytulały się do szyn i słuchały, czy pociąg nadjeżdża. I w tym momencie, jeżeli człowiek, ktokolwiek, kto pisał o wsi, nie wiedział, jakie miało znaczenie, jak się te dzieciaki, jak ta gromada dzieci się bawiła, to oczywiście takie, ja tu mogę przeczytać, ale nie chciałbym Państwa nudzić, takie metafory, jak szyny przebiły potem mózg muzyką szklanych drutów. Otóż ja, przepraszam bardzo, miałem wrażenie, że jak przytulałem się i słuchałem, czy ten pociąg nadjeżdża, i on nadjeżdżał, to był stukot i dokładnie to, co on jest napisał. Więc to, co mi brakowało i tego, czego brakowało mi w analizach, oprócz jednej analizy absolutnie genialnej, czyli Wiesława Pawła Szymańskiego, od którego daję sedno poezji Stanisława Piątaka, no mi bardzo brakowało konkretów. Więc postanowiłem powiedzieć o tym czarnym kocie Państwu i o tych zabawach wiejskich dzieci, które przeżywał mój ojciec i przeżywał je w stanie właśnie w stanie głodu, majaczeń i kompletnego rozbicia psychiki. Bo to, co właśnie odkrył Wiesław Paweł Szymański, to, że w poezji Stanisława Piętaka po raz pierwszy, myślę, że może można go tu porównać chyba z Tytusem Czyżewskim, pojawia się coś takiego jak kompletna dezintegracja, nie psychologiczna, ale psychofizyczna. Mózg jest parkrototo, oczy też. Zupełnie. Człowiek jest rozbity. Nie wiemy, jak przyjmowała rzeczywiście współczesną cywilizację i to próbował mi ojciec przedstawić. No, współczesną cywilizację wieś wychowana w tradycyjnych katolickich no, wierzeniu. I dlatego postanowiliśmy rodzinnie zrobić portal nie tylko o moim ojcu, już w tej chwili przestaje być o Stanisławie Piątaku, ale także o poetach, którzy mają i będą mieli coraz większe znaczenie w Polsce. No na przykład o Józefie Łobodowskim. Znaczy poeta, który jest zupełnie zapomniany, a w tej chwili, jak zacząłem kilka dni temu szukać, on jest wydawany na Ukrainie, ponieważ był to poeta, w zasadzie najwybitniejszy poeta, ukraińskiego nurtu poezji polskiej przed wojną. No on oczywiście tłumacz, no i tłumaczył z rosyjskiego, zresztą tutaj właśnie Wiciński go strasznie obwieszcza za tą miłość do Rosji, do Ukrainy, ale on jest tam znany. Jak Ukraina się w tej chwili budzi, no to musimy też się obudzić i przypomnieć sobie, że taki... Co się dzieje? No podobno strzela. Strzela po prostu do ludzi jak do kaczek. No właśnie. I będziemy... I Łobodowski, który... Znaczy, Łobodowski mieszkał z moim ojcem, z Domińskim i z Michalskim na Dobry. Właśnie w 1934 roku oni zaczęli mieszkać. Mieszkali tam przez półtora roku. Jest to postać fascynująca. W zasadzie o tych poetach nic nie wiemy. To jest zresztą przykład, jak się zawsze mówi o kulturze polskiej, no to zawsze wskakuje jak Filip z Konopi, no komunizm po prostu. No bo Łobodowski był komunistą ostrym, takim najostrzejszym, jaki sobie można wyobrazić. On był za jeden z swoich toników. Chyba Czuchnowski był ostrzejszy. No też Czuchnowski, ale też o tym poecie przecież mówiłem przed chwilą. No i potem był dyrektorem, ale on był człowiekiem i tutaj jest mój problem w przedstawieniu tego pokoju na ulicy Dobrej, bo niewątpliwie najpiękniejsza książka poetycka, moim zdaniem to są Przyjaźnie animozji Jana Śpiewaka. Bardzo dobra jest też mojego ojca podczas tej zapiski, bo tam jest kilka wspomnień bardzo, bardzo ważnych, a szczególnie bardzo ważnych o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, ale my z powodu cenzury, przypuszczam, ani Śpiewak, ani ojciec, ani ich wspomnień o tym, nie ma nic o tym, jak się odbiło, bo
bo Łobodowski był komunistą i w 1934 roku, dokładnie w pierwszym procesie Kamieniewar i Ryko.